kill switch. The game begins now. Cześć, z tej strony Mariusz, a przed wami już drugi odcinek z serii Kill Switch. Jak zapewne pamiętacie, pierwszy odcinek opiewał w dużą ilość akcji. Drugi obiecuje, że nie będzie odstawał od tego poprzedniego. No i co? Kontynuujmy, zobaczmy. Zobaczmy, co tu się będzie działo. Już pod ostrzałem. Dobra, strzelba daje radę. Chociaż chyba skończyliśmy tutaj ostatnio z M4. Nie mam amunicji. To niedobrze. No i nie mam też zdrowia. Wybuch granat. Dobra, raz jeszcze. Leży. Leży. Okej. O, jaka celność. Dobra, teraz jestem trochę zasłonięty przez tą kolumnę. Tylko jak to rozegrać? Dobra, trochę oberwałem, ale się opłaciło. Pozbierajmy sobie amunicję. Dobra, leży. Apteczka jak najbardziej się przyda. Trochę słabo osłona. Znowu oberwałem. O kurde. Tu był jeszcze AK-47. Czyżby to helikopter prowadził ostrzo? Chyba nie. Dobra, leżysz. Zaraz ja będę leżał. Dobra. Powiem wam, że strasznie rzuca tymi karabinami. Okej, jest apteczka. To jakieś pomieszczenie. Bez sensu. Wow, no to działko się strasznie szybko przegrzewa. Jeszcze jeden. Okej. No to było ryzykowne, można powiedzieć, że i głupie. Dobra. Drugi też leży. Jakieś kroki słyszałem? A nie, albo to swoje własne. No tak, udźwiękowienie jest tak oldschoolowe, że ciężko poznać, czyje kroki są czyje. Trochę arsenału zostało, więc warto sobie to pozbierać. Co jest? Akacz i aku. Wow, 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 wow.
Mam cię. Czy tu coś jest za ladą? Nie. Ale za to tutaj widziałem apteczkę. Dokładnie. Tu coś czuję, że będą. Właśnie. I leżysz. Oj. Mało co. Brakowało. Leżysz? Czy nie leżysz? Chyba leżysz. Okej, okay, znowu na ulicy. To stąd? Nie. To nie jest dobra osłona. Okej. Okay. Leżysz. Nie leżysz. Teraz leżysz. Może by tam granat taki serdeczny posłać. Nic to nie dało. To jeszcze jeden. Okej, tam wyleciał. O kurczę. Nie wiedziałem, że umieją padać. Dobra, do kałacha mamy full amunicji. Tu jest czysto, tu jest czysto. Nie, tu nie jest czysto. Okej, udało się. No i jest nasza walizka. Located the package. Good work. Head up to the extraction point for pickup and transport. Jak widzicie, misyjki są bardzo krótkie. Spotka się z helikopterem transportowym. No dobrze. Chyba już słychać naszych tango. Już was nie ma. Ta beczka mi się nie podoba. Jeszcze jeden został. Dobra. Leżysz. No tu raczej nie wsiądę. Nie ma szans. No nie, jestem odkryty. Okej. Okay. Myślę, że granat się tam przyda. Średnio wyszło. Chyba, że tu. Chyba jeszcze jeden.
O to chodziło. Teraz szybko, bo tu jestem wystawiony. Dobra, gdzie jest nasz śmigłowiec? Nie ma, nie ma, nie ma. Ok, musiałem sobie zmienić czułość. Tradycyjnie już. Wow, 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 wow. Nie sprawdziłem miejscówki. Chyba z drugiej strony poszła seria. Ojeje, to nie jest dobra osłona. Tu byłeś, gościu. Tu jeszcze ktoś jest. Teraz strach wyjść. Może zmienię pozycję albo granat załatwi sprawę. Z jednym na pewno. Kurde, oberwałem znowu. Ale tam są jakieś medyczne skrzynie, więc może i będzie apteczka. Powiem wam, że ten poziom hard nie jest aż taki ciężki. Boże, powiedziałem to w złym momencie właśnie. O, oberwałeś. I leżysz. No, życia to ja nie mam za dużo. Jest apteczka, dobrze. Trzeba się rozglądać. Skąd tu mogą wyskakiwać, ale chyba z ulicy. O kurde. Zmienię broń, bo tam już nie było amunicji. Powyciągam was jednego po drugim. Na pierwszy. Drugi, ale dostałem. Trzeci, czwarty. Piąty. I beczka załatwi dwóch pozostałych. No i chyba droga wolna. Oj. To chyba z okna. Oj nie, z ulicy. Trafiony. Kolejny również. Jeszcze ktoś? Wolę chyba te beczki wysadzić. A nie, jednak tych się nie da wysadzić.
Wow. Granat dla ciebie. Jeden dla ciebie. Wow. No niestety, granatnik załatwił sprawę. Zaczynamy od nowa. Nie ma czegoś takiego jak checkpointy. Giniesz? Musisz zacząć od nowa. A właśnie, czas na kawkę. Tak jak gra pokazuje. Zdrowie. Taki jestem dobry widocznie. Zaraz się to na mnie zemści. Ta pewność siebie. Ale zes. Chyba dostał. A jednak nie. Teraz na pewno. A to fleszyk poleciał. To niekoniecznie dobrze. Teraz będzie ok. No, nie wszystkich udało mi się skasować. Chyba jeszcze jeden z lewej. No i jest. No i to jest to miejsce, gdzie padłem ostatnio. No, na spokojnie. Co to był za taniec, połamaniec? Wow, skąd? Z okna. No nie. Chyba go załatwiłem. Tego momentu się boję, bo dostanę z granatnika i leżę. O nie, więcej, myślałem, że tylko jeszcze jeden. Ten karabinek niezacelny. Witaj. Żegnaj. No, granaty odgrywają tutaj dużą rolę w tym taktycznym rozegraniu tych strzelanin. Mogę to wysadzić? Nie.
Boję się, że ten RPG tutaj gdzieś wyskoczy i po prostu mnie wysadzi. Aj, przestrzeliłem. No gdzie oni są? Plecy? Jak ty mi na plecy wyszedłeś? Chyba się po prostu pojawiłeś znikąd. Teraz trochę się cykam. Czysto. Granat przez siatkę. Okej, można strzelać. W niektórych grach taka siatka jest kuloodporna, więc ciężko wyczuć. Wow. Już wiem, co to za broń. Ten granatnik to niekoniecznie. Może tak cię. Chyba dostałeś. Okej, leżysz. Na bank leżysz. Jak nie, to po prostu. Będę bardzo zły. Czysto, czysto. Okej, koniec. Base, this is control. I've got the prototype at the extraction point. Initiating system shutdown. This turned out much better than I expected. How did it feel? Like I was playing a video game. How appropriate. War at the push of a button. You want him to stay down here a bit longer? I could always go for a new high score. We've done sufficient damage for now, control. Not only have we instigated hostilities in this country, we have in our possession a portable thermonuclear device. Bring him in. There's more work to be done elsewhere. Hitting the switch. Okej. Czyli no, mamy tutaj jakieś wspomnienie Nika. Tajemnicza kobieta. No właśnie, naszym nikiem coś steruje. Program do kontroli. Dlatego jest super żołnierzem. Sterowanym z góry. Ale jego myśli gdzieś tam dalej się w nim znajdują. Consider it a target rich environment. I take it this isn't a stealth op. You're certainly welcome to try, but you weren't exactly hired for your sneaking ability. Death is my talent, the same as your boy here. He was one of yours, wasn't he? Another time, Control. The mission is simple. Get in, destroy the oil rig, and get out. Anything else? Do what you do best. Think like a gun. Dobra, kolejna misja już widać gdzie indziej. Realia się trochę zmieniły. Mamy coś wysadzić z tego, co dobrze zrozumiałem.
To rozwiąże problem. No to nie było celne. Ale spryciula. Muszę się wycofać. Kurde. Obeszli mnie ze schodów. No, AI w tej grze było całkiem. Znaczy jest nadal. Przeciwnicy po prostu grają uważnie. Grają, atakują. Leżysz. Apteczka to na pewno się przyda. To też. Headshot. Drugi leży. Trzeci leży. Czwarty. Leży. Wow. Granat. No, tutaj już czuć, że jest trudniej. No jak to go nie trafiło? No, to gruba konfrontacja. Zwróćcie uwagę na to piękne, rozpikselowane niebo. Dla porównania pokażę wam screeny z Half-Life'a 2 i z Painkillera, o których mówiłem w poprzednim odcinku. Jaka to jest różnica? Niby ten sam rok produkcji, a... Jakie różnice wizualne. Te hitboxy to są chyba mocno umowne. Chciałem być sprytny i nie wyszło. No może wyszło. Okej, zanim odblokuję sterownię, znaczy odszukam sterownię i odblokuję drzwi, to... Jeszcze zobaczę, co my tu mamy. Chyba nic.
Okej, i poziom za nami. Pamiętam, że jeden z poziomów tutaj był czasowy. Właśnie się zastanawiam, czy to nie nastąpi teraz. Strasznie otwarty teren. Będę sobie ich wyciągał po kolei. No, jeden jest jeszcze na pewno. Ale rozrzut. Oh shit. No, to niełatwe. To niełatwe. O, jest i snajperka. A, zapomniałem o tym gościu. Kurde. Ale dobra, tu jest apteczka, więc w sumie nic straconego. Leżysz. A, to jest snajperka, właściwie karabin wyborowy z tłumikiem. Chyba już nie zauważyli. Kolejny spadł. No to takie nawiązanie do kultowych filmów akcji, gdzie gościu na wieży zawsze, jak oberwie, musi spaść. Zawsze z jakiejś wysokości. Łotr to po prostu trafiony serią. Musi spaść. No i tak jest i w tej grze, która się zapewne wzoruje na tych wszystkich filmach akcji. Dobra, umieszczamy C4. Już myślałem, że go nie trafię. Wow, nie spodziewałem się was tutaj. Kolejny ładunek. Okej, czyli nie mogę kręcić kamerą. Nie wiem, skąd strzelacie.
prawie zginąłem. Dobra, trochę trzeba odsapnąć. Jest apteczka, jak zbawienie normalnie. Trzy ładunki. A, chyba już mogę iść do helikoptera. A nie, to nie mój helikopter. Było tak blisko. Mam cię, gościu. Ciebie też mam. No i ciebie też mam. No zawsze spada. Dobra. Po kolei od lewej. Zaszedłeś, kurczę. No nie, chciałem ten granat tam wrzucić do tych gości. O, jakiś mi tam mignął. Ci skąd tam się wzięli? Tylko udawał trupa. A ja się przyczaję tutaj na gości. O, nawet jest animacja wychodzenia. Myślałem, że po prostu się pojawią. Myślałem. Tam podłożyłem. A, jeszcze tam. No to sobie wszedłem na pewniaka.
Może sami wyjdą. Ich powybijam. Wszyscy? Jeszcze tutaj. Okej, koniec. Dalszy ciąg wspomnienia. Coś się w naszym niku odblokowuje. The neural link is acting up again. I thought we had this problem fixed. Time's running out, Control. Get him off the rig. Base out. No nie, to jest ten etap na czas. Dobra, to było ryzykowne i głupie. Wszyscy. Straciłem półtorej minuty. Konto, te strzały. Tu boję się tej otwartej przestrzeni.
Ale akcja. Dobra, tamten wyskoczył aż ze ściany. Tędy? Nie. Chyba już blisko. Myślałem, że gościu jest nieśmiertelny. Co się dzieje? Wszyscy? Control to base. Mission accomplished. Wow. I hope you got what you wanted. Your demonstration left a lasting impression. The deal will definitely be going through. To była kiedyś dla mnie misja nie do przejścia. Bardzo długo się z nią męczyłem. A teraz zobaczcie. Short-sighted bureaucrats will have a very hard time trying to justify this operation. Score one for the bad guys. Base, I'm shutting him down now. I've got one hell of a headache. Skill został. Zobaczcie sami. Dobra, co tutaj dalej nas czeka? Control to base. He's in position and ready to move out. The North has always fancied itself a player control. Well, let's put that to the test. It's time the world witnesses what they can do when provoked into action. I'm bringing them into the game. Hell of a way to start. Moving out. Okej, zaczęliśmy już tak z bliska. O nie, nie, nie. No i leży. Control to base. He's in position and ready to move out. The North has always fancied itself a player control. Well, let's put that to the test. It's time the world witnesses what they can do when provoked into action. I'm bringing them into the game. Hell of a way to start. Moving out. Dobra, wiecie co? Myślę, że to już by na ten moment wystarczyło. A z Nickiem Bishopem spotkacie się w kolejnym odcinku, bo nie ma sensu tak robić takich tasiemców. No i co? No i trzymajcie się i do następnego odcinka i do zobaczenia na kanale. Lajkujcie, komentujcie, subujcie, pamiętajcie o tym, bo to dla mnie naprawdę dużo znaczy. A póki co, to trzymajcie się i na razie. Cześć.